A Z? Mateusz, dla ciebie wyjazdy do Rzeszowa zawsze są takie sentymentalne. Czy tak jest teraz i też tym razem? Tak, myślę, że już do końca mojej kariery każdy wyjazd do Rzeszowa będzie dla mnie, można powiedzieć, taką tradycją. Mam dużo wspomnień. Na pewno ostatni mecz, kiedy mama była na meczu, no to też przypada mi do serca. Jak przychodzę na tą halę, to zawsze czuję jej wsparcie. Wiadomo, kibice Stuchowa. Ostatnim meczu niestety nie mogli być, bo wiadomo, koronawirus przewyższył nad wszystko. Liczę na to, że tym razem zobaczę ekipę Stuchowa, że powróci to wszystko do normy i będziemy razem walczyć, będziemy razem szli po zwycięstwo. Półtora tygodnia treningów z nowym trenerem Javierem Weberem za wami. Kibice są ciekawi, jak wam się układa ta współpraca. No to w takim razie pytam, jak to wygląda według ciebie? Czasami ciężko ocenić po krótkim czasie trenera. Tutaj od razu po przyjeździe trenera widać, że jest naprawdę dużym profesjonalistą. Chłopaki dają z siebie na każdym treningu 100% i to widać. Widać, że im zależy. Trener jest razem z nami, budujemy bardzo dobrą atmosferę razem. Wydaje mi się, że jak poprawimy wszystkie elementy, z którymi mieliśmy problemy, będziemy robić duże zamieszanie na boiskach. Czy jakaś taka presja przed tym starciem z Asem Korosowem jest u was, żeby dobrze się pokazać przed nowym trenerem już na boisku w warunkach meczowych i zrewanżować się RS-owi i dobrze zacząć nowy rok? Jest coś takiego? Takie myśli są u was? Nie, wydaje mi się, że nie ma, nikt nie ma żadnej presji. Podchodzimy do tego na spokojnie. Jesteśmy dobrze przygotowani, wiemy, co mamy zrobić na boisku i trener też wie o tym, że damy z siebie 100%.